Każdego roku przychodzi coraz więcej kobiet, no i w tym też nas nie zawiodły. Goście są zadowoleni, zachwyceni, gala nam rośnie. Dziewczyny coraz piękniejsze, coraz ładniejsze zdjęcia. Myślę, że Państwo będziecie mogli to pokazać. Zapraszamy pana dyrektora Piotra Oskwarka, dyrektora artystycznego ABF Kamiennogórzanki i dyrektora Centrum Kultury. Bardzo gorąco, panie Piotrze, zapraszamy tutaj do nas. Pan dyrektor ma również mikrofon i świetnie się nim posługuje, więc pewnie wspomoże tutaj prowadzącego. Zapraszamy panią Sarę Misan, odpowiedzialną za stylizację, również muchy prowadzącego dzisiaj. Specjalnie tak dobrała, żeby była czerwona z granatową i żebyśmy jakoś tutaj ładnie korelowali się z panem dyrektorem. Zapraszamy panią Adriannę Gęborys, szefową wizażystek. Wspominamy także Annę Falanę i Beatę Ziemnik-Owsiankę, odpowiedzialne za stylizację fryzur. W ich imieniu nagrodę odbierze pani Renata Sobol. No i oczywiście pan Arkadiusz Makowski, fotograf artystycznego projektu fotograficznego. Również bardzo fajnie, żeby pojawił się u nas tutaj na scenie. No zawsze zaczynamy od castingu, na którym poznajemy się z kandydatkami. Ja przeprowadzam taki wstępny wywiad, potem przechodzą na próbny makijaż i na sesję zdjęciową. Później z tych zdjęć, tak zwanych prewek, jak to mówi Arek, wybieramy kandydatki do finałowych sesji zdjęciowych. No i potem spotykamy się na tych sesjach już z gotowymi stylizacjami i wybieramy też scenografię, gdzie się dziewczyny udają, ale nie wszystkie są jednego dnia, no bo nie ogarnęlibyśmy tego. Trzy edycje za nami, trzy wyjątkowe, trzy bardzo różne. Natomiast myślę, że to, co łączyło te wszystkie edycje, to ogromna praca autora tego projektu. Włączamy łubu dubu. Dokładnie. Pana Piotra Oskwarka, który był autorem tego projektu, ale to osoba też, która była na wszystkich sesjach, która była na wszystkich castingach, która wspierała nasze panie dobrą atmosferą, humorem. Nie udałoby się bez Ady, bez Sary, bez Arka i bez ciebie. Kochani, bez nich żaden szef nic nie zrobi. Dajcie im naprawdę gorąco klaski, tym bardziej, że naprawdę oni zostawili tu serce. Arek zdjęcia, Ada wizaż, Sara stylizacja, a Renia jest szefową tego projektu. Jakby pan porównał tą trzecią galę z pozostałymi, jest coraz lepiej? Tak, na pierwszej nie mieliśmy ani sceny, ani foteli, na drugiej mieliśmy już scenę, nagłośnienie, oświetlenie, a na trzeciej mieliśmy fotele, mieliśmy przede wszystkim świetną gwiazdę z pierwszych stron. Mamy przyzwyczajonych już kamiennogórzan do tej gali. Na pierwszej przyszli w dresach co niektórzy, a dzisiaj wszyscy byli ubrani rewelacyjnie. Także to jest taki czas, żeby się pokazać, żeby taka jedna impreza w mieście była po prostu na wow. Bardzo prosimy na scenę finalistki trzeciej edycji. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Bardzo gorąco zapraszamy. Pani Paulina Bujakowska, pani Oliwia Chowaniak, pani Klaudia Cyrek, pani Oliwia Czarnecka, pani Justyna Czekaj, pani Klaudia Grzyb, pani Elwira Hajduga, pani Alice Herf. Albo gorące brawa, kochani. Pani Aneta Jurkowska, pani Amelia Michałczak, pani Antonina Mucha, pani Ewa Noskowicz, pani Oliwia Skoczeń, pani Oliwia Surdyka, pani Katarzyna Trzepak-Balicka, która będzie reprezentowana przez wspaniałego mężczyznę, pana Krzysztofa Balickiego i pani Julia Wilczyńska. Bardzo gorąco i serdecznie tutaj zapraszamy. Drogie panie, mam nadzieję, że nie jesteście zestresowane. Prowadzący zada tylko kilka pytań, ale najpierw tutaj bardzo proszę krok do przodu, żebyśmy mogli w pełni podziwiać waszą urodę i wspaniałe zaangażowanie w ten projekt. Każda z pań otrzyma upominek, bardzo proszę. I teraz będzie okazja do tego, żeby zadać pytanie. Dziewczyny, jak to jest uczestniczyć w takim projekcie? No dobrze, świetna odpowiedź. Brawo, wielkie brawa. A pani chciałaby na coś powiedzieć? Jest to ekscytujące. Pod wrażeniem jestem, były bardzo fajne zdjęcia zrobione. Na pewno będziemy zadowolone.
A teraz, proszę Państwa, creme de la creme naszego spotkania. Już za chwilę przy tych sztalugach od razu podpowiem, że po mojej prawej stronie, po Państwa lewej stronie są sztalugi, począwszy od tej pierwszej, która tam jest zaraz przy wyjściu, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec, a po mojej lewej stronie, po Państwa prawej stronie będzie lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. I przy tych sztalugach staną piękne kobiety, ale w towarzystwie naszych fantastycznych asystentów zapraszamy tutaj na początek Arkadiusza Makowskiego, żeby stanął po tej stronie tutaj i za chwilę okaże się, kto będzie naszym styczniem, proszę Państwa. A styczniem będzie Aneta Jurkowska. No i luty za chwilę się pojawi na ekranie. Kto okaże się? Oliwia Skoczeń. Oliwia Skoczeń, wielkie brawa! Marzec należy do Antoniny Muchy. Kto będzie kwietniem? Kwiecień należy do pani Pauliny Bujakowskiej. Pani Paulina była uprzejma powiedzieć nam kilka słów dotyczących tego, jak bawiła się podczas sesji fotograficznej. Zaczęło się jakoś w czerwcu na castingach. Uczucia naprawdę robiące dużą robotę, pozytywne, takie entuzjastyczne. Następnie sesja zdjęciowa, też takie emocje dodające skrzydeł. Prowadzący zrobili to, co mogli, żeby nas pocieszyć, wesprzeć. Udało im się to naprawdę, co widać po zdjęciach. I dzisiejsze zaskoczenie, mój bezdek na scenie, ale naprawdę, naprawdę dobra robota i fajnie wszystko wyszło pozytywnie. Co utkwi Pani w pamięci najbardziej z całej tej przygody? Wydaje mi się, że sesja. Zdecydowanie ekipa dziewczyn, która nam towarzyszyła, make-up, fryzjer, to co dziewczynom dodaje energii i to nastawienie takie, gdzie no coś pięknego, naprawdę. Poleci Pani swoim koleżankom, przyjaciółkom uczestnictwa w takiej właśnie przygodzie? Oczywiście, że tak, bo to jest coś wspaniałego. Człowiek się może poczuć pewniejszy siebie. A maj będzie należał, uwaga, do pani Elwiry Hajdugi. Tegoroczny projekt Kamiennogórzanek dotyczył się tematyki typowej kobieta w podróży, więc miałyśmy chwilę ekscytacji, namysłu, tak, czyli taki moment, kiedy miałyśmy zdjęcia w pośpiechu, ale też takie, gdzie mogłyśmy podziwiać piękno natury, zatrzymać się na chwilę. Projekt bardzo, bardzo dla nas skutecznie wpłynął na nas. Pozytywnie byłyśmy stale motywowane, pozytywnie przez wszystkich współorganizatorów, więc projekt jak najbardziej na plus wpłynął dla nas i dla naszej kobiecości, ponieważ w naszej codzienności i w codziennym zgiełku zapominamy o tym, że jesteśmy kobietami i że nie tylko żyjemy obowiązkami, ale również tymi przyjemniejszymi chwilami. Powiedz, był stres? Było stres. Zawsze jest stres, zawsze jest odrobina stresu, ale dzięki współorganizatorom, którzy bardzo pozytywnie na nas wpływali, udało nam się ten stres zażegnać. Było wiele też radosnych takich chwil, w których momentów żartobliwych, gdzie mogliśmy rozładować tą energię pozytywnie, więc jak najbardziej wyszło na plus. A powiedz, jaki etap całego projektu będziesz wspominać najlepiej? Myślę, że ten etap, kiedy mogłyśmy wspólnie brać udział w zdjęciach plenerowych, kiedy ten właśnie dreszczyk takich chwilowych nerwów mogliśmy przekuć na zabawę świetną, na wspaniałą przygodę. Lepiej się poznać przez to, zbliżyć do tego. Także tutaj bardzo nam, jeszcze raz podkreślam, umożliwili to współorganizatorzy, fotograf wpłynął na nas bardzo pozytywnie. Dziewczyny starały się wywrzeć jak najlepsze nasze te emocje, żebyśmy jednak się nie denerwowały, tylko abyśmy mogły swobodnie w nim uczestniczyć. A powiedz, podczas takiego projektu można zawrzeć znajomości nowe?
Jak najbardziej. My tutaj tak naprawdę podczas kwalifikacji do konkursu no nie znałyśmy się, więc udało nam się zawsze zawrzeć nowe znajomości. Mam nadzieję, że będziemy je kontynuować, że będziemy mogły te nasze znajomości jeszcze długo, długo spotykać się i wspominać te miłe chwile, które razem przeżyłyśmy. Kogo powitamy jako przedstawicielkę czerwca? Panią Klaudię Grzyb! I uwaga, uwaga, drodzy Państwo, wszystko staje się jasne teraz. Proszę bardzo, pani Klaudia Grzyb i czerwiec. No nie powiem, wygląda pani jak moja pani z chemii w latach 80. Przywołuję tutaj jakieś takie wspomnienia. I zajmiemy się teraz lipcem, proszę Państwa. Kto będzie reprezentował w kalendarzu Kamiennogórzanki 2024? Lipiec, bardzo proszę. Zobaczymy teraz. Ewa Noskowicz. I to jest, proszę Państwa, letni miesiąc, lipiec. Sierpień. Już teraz dowiemy się, kto jest reprezentowany na tej sztaludze, przez jaką osobę. Klaudia Cyrek. Wrzesień. Bardzo proszę, wracamy do szkoły i bardzo proszę teraz wrzesień. I kto będzie wrześniem? Justyna Czekaj. I proszę bardzo, tak prezentuje się efekt pracy całego sztabu ludzi, którzy dowiedli, że można robić się naprawdę fantastyczne rzeczy w Ośrodku Kultury w Kamiennej Górze. Dla mnie to było w ogóle takie oderwanie się od codzienności. Zrobienie coś dla siebie. Nie tylko praca, dom, dzieci, ale właśnie, żeby miło coś mieć wspominać. Kto jest październikiem? Pani Katarzyna Trzepak-Balicka, nieobecna, jest w tej chwili w Szczytnie, ale małżonek tutaj pełni dzielnie obowiązki. Jest z nami, więc na pewno będzie towarzyszył. Może być pan dumny z żony, prawda, panie Krzysztofie? Listopad reprezentowany jest przez piękną panią o imieniu Julia Wilczyńska. To było wydarzenie, które dużo wniosło do mojego życia i jestem zadowolona z tej całej współpracy i z tych zdjęć przede wszystkim. Było bardzo, ekipa była super. Była tak cudowna organizacja, tyle się uśmiałam, nie? To się nie dało nudzić, tak panu powiem. I też zabawa. Oczywiście, że tak. Super było. Bardzo miło wspominam to wydarzenie. Kto będzie grudniem? Pokażę się już teraz. Oliwia Surdyka. Od razu Państwu powiem, i to jest miła niespodzianka, niemalże na koniec naszego dzisiejszego spotkania, że każdy z Państwa zostanie poczęstowany takim kalendarzem. Wychodząc do domu będzie można wziąć taki kalendarz, także zupełnie za darmo, więc myślę, że to jest miły gest ze strony Ośrodka Kultury w Kamiennej Górze. Można fantastycznie się bawić w Kamiennej Górze. Kamienna Góra niczym się nie różni od Wrocławia czy Warszawy. Mamy tak samo piękne kobiety, mamy tak fantastycznych ludzi, którzy zaangażowani są w ten projekt. Szczególnie, tak jak mówię, Sara trzeci raz, Arek fotograf trzeci raz, Ada Gęborys drugi raz. Cieszę się to, że to jest, cały czas są z nami, że chcą, że pracują i gdy po raz trzeci, gdyby było niedobrze, na pewno by nie zostali z nami, z czego się bardzo cieszę. Słuchajcie, dziewczyny, bądźcie jak najbardziej nastawione na plus. Nie bójcie się swoich marzeń, nie bójcie się brać udziału w różnego rodzaju projektach, zabawach, przygodach. To na pewno zostaje wam na całe życie w waszej pamięci, a jest to jak najbardziej pozytywna przygoda, pełna energii, więc myślę, że nie zapomnicie jej na pewno. Piękne mamy, Kamiennogórzanki? Najpiękniejsze. To są miesiące przygotowań, nie tylko do zdjęć, ale do całej gali. I fajnie, że ludzie chcą na to przychodzić i mam nadzieję, że następna edycja będzie tak, że te bilety darmowe, wejściówki będą rozchwytywane w 3 minuty i każdy będzie czekał na tą galę od stycznia, kiedy ona będzie i do tego chcemy dążyć. Za chwilę, za moment
przed Państwem znakomity artysta Oskar Cyms. Jacek Rówczyński, bas, Franek Wajdzik-Klawisz, Igor Nandzi, Juliusz Kulewicz, zróbcie wielkie brawa!